Nasz opublikowany na Facebooku apel o pomoc i wsparcie rodziny z Jemielistego, tragicznie poszkodowanej w pożarze domu mieszkalnego, dotarł do kilkudziesięciu tysięcy osób. Zarówno na naszym fanpage'u, jak i stronie internetowej telewizji Suwałki i Urzędu Gminy Filipów dostępny jest numer konta, na który każdy może wpłacić pieniądze z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom. Jako pierwsza z pomocą ruszyła gmina. Lokalny samorząd stara się szybko reagować na stale pojawiające się potrzeby. Chłopcy mają już odzież, buty. Do gminy stale spływają przeróżne dary. Nie sposób wszystkiego wymienić. My staramy się tutaj to koordynować, bo ludzie zgłaszają się z różnymi tutaj darami, z różnymi rzeczami, co potrzeba. Na pewno będzie potrzeba w przyszłości różnego rodzaju sprzęty. Na pewno będą potrzebne, bo tam zostało część popalonych, część wyrzuconych meble. Na pewno będą potrzebne jakieś na pewno umeblowanie, ale to w późniejszym czasie, bo na dzień dzisiejszy to jesteśmy na etapie, ma być rozbierany dach, przykrywany. Już więźba dachowa praktycznie jest, blacha zamówiona jest, okna dachowe już firma jakaś przywiozła są, okna te dookoła jest firma, która również zaoferowała, że to zrobi. Więc tak prawdę powiedziawszy, wie pani, no tych rzeczy tutaj jest bardzo dużo. Warto przed obdarowaniem rzeczowym skomunikować się z pracownikami samorządowymi i ustalić potrzeby. Rodzina przecież nie potrzebuje kilku pralek czy innego sprzętu AGD, wyjaśnia wójt. Pieniądze będą potrzebne na gruntowy remont domu, który aktualnie nie nadaje się do zamieszkania. Dach to dopiero początek wydatków. Tam się spaliła część, znaczy całe poddasze się spaliło. Się spalił też cały pokój jeden i część drugiego. De facto zapach, czyli ktoś by powiedział smród tego dymu, tego wszystkiego, no trzeba niestety zbijać tynki, trzeba to na nowo robić i to prawdopodobnie trzeba będzie robić w większości domu, albo jak nie w całym, więc koszt tego na pewno nie będzie mały. Wie pani, nie umiem oszacować konkretnie, jakie to będą pieniążki. Specjaliści są od tego, że na pewno to oszacują, ale ja uważam, że każdy pieniążek się przyda. Nieważne, czy to będzie na wyłożenie w domu czegokolwiek, czy zakup jakichś sprzętów, ale też potem na dalszy etap dla tych chłopców. Wójt gminy Filipów wybiega jednak myślą znacznie dalej niż odbudowa domu i środki na jego wyposażenie. Jak słusznie zauważa, rodzinie w dłuższej perspektywie potrzebna będzie pomoc psychologów, pedagogów. Już w pierwszych dniach po tragicznej nocy z pomocą ruszyli psycholodzy z Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, wspierając rodzinę, ale także szkolnych kolegów i nauczycieli, dla których zmierzenie się z dramatem było niezwykle trudne. Wójt Tomasz Rogowski zdaje sobie sprawę z tego, że dla dwóch nastoletnich chłopców, a także ich najmłodszego, zaledwie trzyletniego brata, ojca oraz dziadków, potrzebna będzie długotrwała pomoc psychologiczna, aby tragedia, jakiej doświadczyli, nie złamała im życia na trwałe. Obecnie opiekę nad chłopcami sprawują dziadkowie, którzy utrzymują się z niewielkich świadczeń emerytalnych. Z tego się nie da tak utrzymać. No fakt, będą jakieś pieniążki z pieczy zastępczej, będzie jakieś stypendium, ale to też nie odda wszystkiego to, co im oni utracili, że tak powiem. I pomoc, tak jak wspomniałem, pedagoga, psychologa czy psychiatry będzie na pewno potrzebna i to nie tak, że to tylko miesiąc, dwa. To będzie długotrwała niestety pomoc potrzebna. Na konto rodziny już spływa pomoc finansowa. Pokłady empatii i szczodrość wpłacających jest, jak mówi wójt, nie do przecenienia, ale i potrzeby są przeogromne. Kto chce, to wpłaca i za to trzeba ludziom podziękować, że ludzie chcą pomóc tym ludziom, bo taka tragedia u nas, powiem szczerze, nie pamiętam, żeby się wydarzyła. Tym bardziej, że tyle osób poszkodowanych, no i niestety no są, jak państwo już dokładnie wiecie, trzy ofiary śmiertelne. Żadne pieniądze nie zwrócą tej rodzinie mamy, siostry, braciszka. Nie przywrócą rannym pełni zdrowia i sprawności. Ale każda złotówka może pomóc w odzyskaniu domu i poczucia bezpieczeństwa, w odsłonięciu skrawka czystego nieba.